pionowy wyceluje lufę armaty na jakiś cel, to niezależnie od tego, jak porusza się czołg, czyli przód, góra, dół, lewo, prawo w płaszczyźnie poziomej, to cała wieża obraca się tak, że cały czas lufa jest skierowana w cel. T-55U, czyli modernizacja czołgu T-54 do standardu T-55A. Czyli ma już wspomaganie, ma stabilizację pionową i poziomą i może poruszać się spokojnie w terenie skażonym. Uruchamiacie system mieszany, czy system? Uruchamiamy systemu mieszanym.